Agenci CBA w rzewskim magistracie po raz kolejny. Tym razem kontrolują Wydział Skarbu Miasta. Prezydent Waldemar Socha nie komentuje całego zajścia, wydał jedynie krótkie oświadczenie. Jeszcze na dobre nie zakończył się proces w pierwszej instancji prezydenta ŻOR Waldemara Sochy po wcześniejszej kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a do ŻORskiego Urzędu zapukali po raz kolejny agenci CBA. Dosłownie na dniach rozpoczął się kolejny proces, ale już w drugiej instancji, który tym razem może skończyć się wyrokiem prawomocnym. Kontrola CBA na ŻORski magistrat spadła jak grom z jasnego nieba i potrwa przez kolejne 3 miesiące. Inspekcja dotyczy głównie Wydziału Skarbu Miasta. W tym czasie prezydent ŻOR nie udziela żadnych wywiadów. Nie mogę mówić o konkretnych przyczynach, dlaczego rozpoczęto kontrolę CBA w Urzędzie Miasta ŻORy, ale myślę, że na to odpowie oświadczenie prezydenta miasta ŻORy Waldemara Sochy. Tam szczegółowo opisano, jakie mogą być przyczynki tej kontroli. Kilkuzdaniowe oświadczenie prezydenta Sochy brzmi tak. Agenci CBA przeprowadzają kontrolę gospodarki nieruchomościami. Nikt w Urzędzie Miasta nie ma wątpliwości, że kontrola ta ma związek z kampanią wyborczą. Nie ma również wątpliwości, że jest z inspiracji konkurentów w wyborach, czego dowodzi zakres zainteresowania kontrolerów. Donosy pochodzą od osób, które mają lub miały bliskie związki z Urzędem Miasta i miejskimi spółkami. Takie kontrole nie robią już na nas większego wrażenia, bo w ostatnich latach podobnych kontroli było już u nas kilkadziesiąt i wszystkie zakończyły się dla nas pozytywnie. Nie mamy wątpliwości, że i tym razem też tak będzie. Piotr Huzarewicz wskazuje nieprawidłowości w oświadczeniu prezydenta. W przeszłości pojawiły się już podobne oskarżenia w stosunku do osób związanych z Urzędem Miasta, mówi radny ŻOR. Pan prezydent może jedynie powiedzieć tak naprawdę kto, o kogo miał na myśli, jakich konkurentów, jakie konkretne osoby. Przypomnę, że nie jest to pierwszy raz, kiedy pan prezydent sugeruje innym osobom nieetyczne zachowania. Obecny wiceprezydent ŻOR Wojciech Kałuża, który przymierza się do fotela prezydenta w nadchodzących wyborach samorządowych, również znalazł się w kręgu podejrzanych. Te kontrole funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego trwają w tutejszym urzędzie już 4 lata, więc kojarzenie tego w jakikolwiek sposób z wyborami jest chyba nadinterpretacją mojego kandydata w wyborach. To, że wzywani są pracownicy tutejszego urzędu, no nie czyni z nich przecież donosicieli. Czyżby przedwyborcza gorączka zaczęła się na dobre? Bardzo źle zaczyna się ta kampania, bardzo brudno. Źle to wygląda. Trzej kontrkandydaci pracują w jednym urzędzie miasta od kilku lat razem, a zamiast pracować dla ŻOR wygląda na to, że podkładają sobie nogi, obrzucają błotem. Jak powiedziałaby moja babcia, wszyscy są po równych pieniądzach. Zarzuty o donoszeniu odpiera także Daniel Wawrzyczek. On również w tych wyborach będzie kontrkandydatem prezydenta Sochy. Nie mam za wiele do powiedzenia. Należałoby się w tej sprawie zwrócić bezpośrednio do pana prezydenta, co miał na myśli, używając takich stwierdzeń. W oficjalnym piśmie rzecznika prasowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego Jacka Dobrzyńskiego czarno na białym widać, że kontrola agentów CBA dotyczy nabywania i zbywania nieruchomości przez gminę w latach 2010-2014.